Hej, witajcie z tej strony Peki. Rzecz jest taka, że niektórzy z Was czekają na moje streamy, nie wiedzą nigdy kiedy będą, więc chcę to trochę zmienić. Znaczy, w każdą niedzielę będzie plan na następny tydzień, w których dniach będę streamował, o której godzinie. Znaczy, musicie wejść sobie w niedzielę zawsze, nie wiem, po obiedzie lub raczej wieczorem na Facebooka lub na Twitterze. Macie dwa rodzaje stron, gdzie możecie to zobaczyć, by na obie stawę jakby co. Tam możecie wtedy wejść i zobaczysz, kiedy w następnym tygodniu ja będę streamował. To jest taki kompromis mały, przez to, że ja pracuję w różnych godzinach, czasami do 20, czasami do 19, na przykład w piątek do 22 lub pracuję w niedzielę. To najczęściej wiem już wszystko, chyba że coś przypadkowo zostało zmienione, ale tak to powiedzmy, mam zawsze plan na miesiąc, więc wiadomo, gdzie, co, jak pracuję. I po prostu jest tak, że przez to pomyślałem sobie, dobra, zrobię plan streamingowy i będę na to wstawiał. Następna rzecz jest taka, że za 5 lub 6 dni będę miał lepszego neta. Też przez to robię ten plan streamingowy, ponieważ będę mógł teraz streamować NBA lub League of Legends lepiej, bo ja jestem naprawdę taki, że brzmi to totalnie pojebane, jak to powiem, ale jak ja gram normalnie, bez streamowania i tak dalej, jak mam ping około 25 do 30, nie? Ja wszystko umiem dodżować wtedy, nie? A jak streamuję, to mam powiedzmy 750. Wiem, niektórzy z Was ma 75, bo mają nie takiego dobrego neta, czy tam 100 nawet, ale jak się ma tyle i się wie, że można mieć tyle, nie? Przez to jak się nie streamuje, to trochę tak człowieka tak zniechęca, nie? Granie rankedów na streamie, wiecie? Więc doszłem do wniosku, że do tego dnia, aż mi ten internet teraz włączył 25, to jest we wtorek, więc 26, no, zobaczymy. Jestem ciekaw. Nawet ma być teraz podwójnie szybciejsze? Znaczy, będę upload miał też około maksymalnie 10 mega, no to zajebiście, teraz mam 2. I download będzie 50, więc ja też mam 21, więc różnica będzie. Też się cieszę, bo jak będę teraz wideo wrzucał, to nie będę musiał kompa przez noc stawiać, bo ja już nauczyłem się na przykład komendy robić, jak komputer wyłączasz po danym czynnoszowi. Znaczy, wchodzę w komando, wpisuję shutdown minus S minus T za, powiedzmy, za 3 godziny, bo wiem wtedy, że upload będzie gotowy i tak robię, nie? Bo inaczej nie chcę, żeby kopc przez całą noc chodził i cały dzień. Więc takie rzeczy się dzieją, nie? I to były te dwa informacje, które Wam musiałam dać, że powiązane ze streamem, jakby co. Życzę Wam miłego dnia. Wiem, że to nie było teraz jakieś śmieszne czy coś tam, ale czasami takie informacje muszą być, nie? Do zobaczenia, cześć! You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else.